Katarzyna Janiszewska, no możemy w zasadzie już godziny odliczać do pierwszego meczu z Czarnogórą. Gramy tym razem u siebie. No właśnie, jaki to rywal Czarnogóra? Jest to bardzo mocny rywal, wymagający. Na pewno skupiamy się na dwóch armatach, na rozegraniach, które na pewno potrafią z dużej odległości rzucić bramki. Wiemy, że mają szybkie skrzydłowe i bardzo szybko biegają do kontrataków, także na pewno będzie bardzo ważna obrona nasza i powrót do obrony. Ale na pewno damy z siebie wszystko i emocje już sięgają zenitu. Na pewno potrzebujemy wsparcia kibiców i myślę, że będzie to bardzo ciekawe widowisko dla kibiców. Ty tutaj w Gdyni rozegrałaś bardzo, bardzo dużo meczów. Powiedz, jaka to jest hala, jaką lubisz atmosferę w niej? Bardzo dużo rozegrałam tutaj spotkań. Bardzo dobrze mi się na tej hali gra. Na pewno kiedyś może zmienię klub, to na pewno będę tęsknić za tą halą. Bardzo dobrze ją wspominam, dlatego tym bardziej zapraszam wszystkich kibiców. Na pewno będzie się super grało przy wypełnionej hali. A powiedz jeszcze, jaka jest atmosfera bo w naszej drużynie, bo kilka dni spędziłyście w Cetniewie, teraz już w Gdyni ten bezpośredni okres przygotowawczy. Jakie nastawienie właśnie do tego bardzo, bardzo ważnego meczu? Nastawienie jest takie jak zawsze. Zawsze chcemy wygrywać, jesteśmy bojowo nastawione. Ostatnie dni były trochę lżejsze, mniejsze obciążenia były na treningach, więc jesteśmy w miarę wypoczęte. Praktycznie każda z nas jest zdrowa. No i jesteśmy bojowo nastawione, także trzymajcie za nas kciuki i wierzymy w to, że wygramy to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.